Witam. Tym razem album francuskiego fotografika Eugène Adjetta, jeśli dobrze wymówiłem to nazwisko, który wydała firma Taschen, twarda oprawa, obwoluta, duży format, wszystko ładnie się prezentuje, po lewej zdjęcie pracowni artysty, który żył w roku między rokiem 1857 a 1927 i w okolicach roku 1900-1905 chodził po Paryżu swoim wielkoformatowym aparatem i fotografował właśnie ten Paryż, taki mniej znany, zaułki i dziwne dzielnice. I w większości oczywiście były to długie czasy naświetlania, więc tutaj postaci musiały specjalnie mu pozować, a na tym pierwszym z lewej widać, że tam się postać poruszyła i trochę jest niewyraźna. Takie były uroki na fotografii, a dodatkowym urokiem i walorem tych fotografii jest to, że dokumentują Paryż sprzed wielu lat, ponad 100 lat. Tutaj widzimy już ruiny, których na pewno nie ma w tych miejscach, tak więc poza tym, że te fotografie są takie tajemnicze, urokliwe, trochę przez to, że czas jest wydłużony, wszystkie postaci musiały być wykasowane, w cudzysłowie mówiąc, z tych zdjęć wygląda to trochę jak planeta porzucona przez mieszkańców, choć nie do końca. Tutaj mamy kolejny epizod, a więc rezydencje i wnętrza, które artysta dokumentował. Jest kilka takich właśnie rozdziałów, jak tu kolejne wystawy, sklepy i handlarze uliczni. Proszę bardzo, wszystko to, tutaj znowu się ktoś poruszył na zdjęciu, wszystko to dokumentuje stary Paryż, prawdopodobnie już nieistniejący, choć częściowo może gdzieś się tam fragmenty zachowały. Proszę, pojazdy z tamtej epoki, bardzo malownicze rudery, również malownicze przedmieścia z biedakami, proszę, House of Pleasures, jak to ładnie nazwane, czyli domy publiczne i panienki lekkich obyczajów. Targi i place zabaw, proszę bardzo, też kiedyś to było centrum życia. No i tu na koniec widzimy w małym na dole rogu samego twórcę tych zdjęć. Dla mnie jest to bardzo urokliwa pozycja. Lubię oglądać ten album od czasu do czasu i podziwiać stary Paryż. Dziękuję za uwagę.